Urząd Miejski przygotowuje się do zagospodarowania budynku Ratusza w Rynku. Jak mówi sekretarz miasta Rafał Czajkowski, urząd działa stopniowo i metodycznie, bo mamy do czynienia z obiektem, który stanowi duże wyzwanie. Z jednej strony jest bardzo cennym i ważnym dla miasta zabytkiem, z drugiej zaś jest bardzo zdegradowany, więc wymaga ogromnych i kosztownych prac remontowych. Pierwszym krokiem Urzędu Miejskiego było opracowanie dokumentacji przedprojektowej rewitalizacji budynku po archiwum państwowym na cele administracyjne. Jej celem było wykonanie dokładnej inwentaryzacji budowlanej i konstrukcyjnej budowli, a także oceny stanu instalacji i urządzeń technicznych. Wstępny rekonesans nie napawa optymizmem. Zarówno budynek główny ratusza, jak i oficyny boczne wymagają gruntownego remontu. Konieczne jest wysuszenie bardzo zawilgoconych fundamentów, usunięcie szkodliwego dla ludzi zagrzebienia, wymiana wszystkich instalacji wewnętrznych. Przygotowujemy dokumentację do przetargu na projekt techniczny, projekt związany z wykonawstwem, który de facto powie nam, ile remont ratusza będzie nas kosztował. Ja myślę, że ten projekt trzeba, same prace, przepraszam, trzeba etapować, ponieważ będą to duże koszty, a druga rzecz zasadnicza, no, chcielibyśmy pozyskać na remont ratusza środki europejskie. Na ten cel w przyszłorocznym budżecie miasta zarezerwowane jest 300 tysięcy. Złotych. Koncepcja zagospodarowania budynku ratusza przewiduje ulokowanie w nim m.in. Rady Miejskiej. Zgodnie z koncepcją w ratuszu powinien znaleźć swoje miejsce, powinna znaleźć miejsce Rada Miejska. Tam będzie miejsce i dla klubów, i dla przewodniczącego, i dla sale obrad. To wszystko i oczywiście jeszcze gabinet dla wiceprezydenta. To wszystko ma się znaleźć na pierwszym piętrze, natomiast na parterze według koncepcji chcemy, aby znalazły się usługi dla klientów, takie jak chociażby Wydział Spraw Obywatelskich, Biuro Działalności Gospodarczej, czy chociażby komunikacja. Ratusz, wybudowany w połowie XIX wieku, jest jednym z najpiękniejszych budynków w Radomiu. Jest wpisany do rejestru zabytków i wszelkie planowane w nim roboty remontowe muszą być wykonywane zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków.